Witam, TVH 1993, jest ze mną Enek Ply. Siema, siema, witajcie. No, Enek chciał coś wam powiedzieć. Ale tak, witajcie w kolejnym odcinku Adventure Tech Server. No. A to co więcej chciałem wam powiedzieć, to podziękować za 15 tysięcy subskrypcji, jesteście kochani, dziękuję wam za to. Dziękuję za to, że ze mną jesteście, komentujecie, wspieracie, pomagacie. No i jeszcze więcej, w ramach specjala w weekend, jak się uda, podkreślam, jak się... Tak, w weekend jak się uda, podkreślam, jak się uda, na live streamie zaczniemy, rozegramy Feed the Poland. Tak, słyszycie, jesteście kochani. Kurde, ja też, Enek? No. Jestem kochany? Nie, ty też weźmiesz udział w Feed the Poland. Dobra, idziemy. A z nami weźmie udział Meoster, Safe Meoster. Monster. I ten Safe Mod Clopero. Tak. Nie wiem jak z Misterem. Muszę jeszcze się z nim dogadać, czy da radę. Dobra. Zaczniemy od tego, że tu jest taki fajny system z Applied Energetics, który automatycznie craftuje nam przedmioty ustawione na dole w piwnicy w craftingu, które są tutaj. Ktoś tutaj tabliczki popsuł, zabije tego kogoś, nie wiem kto to zrobił. Ale jest tu crafting i aby te... to działało. Tak, aby to działało, jest tu potrzebny właśnie request pipe. Taki MK1 wystarczy, nie musicie MK2. MK2 jest różnica taka, że nie musicie wręczem otwierać. MK1 musicie. I tak. Tu jest właśnie ten cały interfejs. Jest tu podłączona na dole rura provider pipe, oczywiście. I przez ten monitor macie tutaj na dole całkiem crafting. Crafting macie tu ty, NX. Tak, bo można sobie ustawić to, NX, co przechowujesz i crafting. Coś sam crafting. Nie, jak nie jest tak? Coś tu jest Na dole ktoś. A sprawdzałeś? No było więcej craftingu. Przecież oczywiście, że coś jest nie tak. Był kamienny na przykład ten, a nie ma go. Jest tutaj stone gear, ale czekaj. Coś jest nie tak. To sobie później sprawdzimy. W każdym razie tak to działa. Tak. W tym miejscu sobie możecie zmieniać, na sam crafting ustawiać i skraftuje nam wszystko, co potrzeba. O, craft table. Lol. Dobra, nieważne. No. Tutaj mamy też crafting właśnie i tu chyba ten wręcz będzie. Czekajcie. Muszę to sprawdzić. Content w craft. Montuje wszystko? Okej. Okay. Nie wiem, czemu tam nie jest. Tutaj będzie craftować. O, skraftowało. Dobra. Jedziemy wtedy z koksem dalej. Dzisiaj chcemy zrobić przepalarkę. Znaczy, coś. Dzisiaj takiego... sobie zrobimy coś takiego, że. Teraz czekaj, mogę ja? No. Wyobraźcie sobie, jak mamy tu nasz sorting, to ory będą nam się przerabiać na właśnie w tym systemie. Mhm. System jest Liquid Metals. Te bloki tutaj dadzą nam z jednego staka przykładowego kopru, dadzą nam prawie 3 staki kopra. Ingota. I do tego właśnie będziemy potrzebowali właśnie tych, czy jakby to powiedzieć, pięciu linii. Dlaczego pięciu linii? Pięciu osobnych linii, bo te bloki po zgrindowaniu czasem może zostać tam jedna kulka tak zwana po skraftowaniu. Fichu, nie może skoczyć. Nie może, po skraftowaniu nie zostanie nam jedna kulka i czeka, dopiero będzie czekać, aż wejdzie druga i wtedy to się będzie gryzło, dlatego tworzymy pięć odrębnych linii, które nam będą wszystko kraftowały. Tutaj jak widzicie, w sortingu jest już ustawione, na jaki kolor, gdzie co ma iść, a tam w skrzynce mamy pędzelki. Potem, chodź na dół. Potem, proszę... tu będzie wyciągać to dziadostwo. Teraz ja to powiem, no? Co? No. Tak więc potem będziemy tutaj przepalać właśnie w tych piecach sztabki metale, które będą szły tutaj do tych zbiorników. Będą tutaj 5 osobnych będzie metali i te metale będą właśnie tutaj w tych zbiornikach leżeć
I gdy będą tylko potrzebne, zostaną one skraftowane oraz włożone do tego systemu. To będzie zrobione w taki sposób. Oj, wpadłem do dziury. No, To będzie zrobione w tutaj taki jesteście. sposób, że system będzie trzymał cały czas, na przykład załóżmy stack w sobie. Jeżeli zostanie zużyty albo będzie niepełny stack, to drobi, że tak powiem. Stack żelaza, tak, na I przykład. dzięki temu łatwo możecie zaoszczędzić pamięć w Applied Energetics, która to kończy się. Im więcej itemów jest w Tak, skrzynkach. i małe antytrollowe wyjaśnienie, dlaczego tyle robimy? Przecież Applied Energetics, dodamy jedną kość i wszystko jest. Tak, wszystko jest, ale w tej paczce jest ogromna ilość modyfikacji i trzeba je wykorzystywać i pokazywać, jak można wykombinować kilka modyfikacji naraz. Podkreślam, naraz. Aha, to jest właśnie Arc Furnace, tylko powiem przy okazji, który jest zasilany energią Blitzcraftową. I on, jak jest włączona, znaczy wyłączona dźwignia Redstone, się rozgrzewa. I Się jeszcze rozgrzewa i jak jest 75% nagrzania, to już zaczyna przepalać na liquid. tylko nie pamiętam, ale jak się nazywało Słucham cię. Former to był chyba, nie? Co? Ten. No Ingot właśnie. Former, wszystkie itemy, żeby nie zanudzać was craftowaniem, Tak. przygotowaliśmy tutaj. Tu są wszystkie itemy. Mamy ingot former i Ja sobie wezmę na razie to, co będę potrzebował. tak. Wichu teraz zrobi. O, jest taka ważna sprawa, jest tutaj coś takiego jak Liquid Router. Dzięki temu właśnie urządzeniu będziecie mogli w łatwy sposób rozdzielić, bo wiecie, tu są dwa furnace, a zbiorniki jest pięć zbiorników. Jest pięć zbiorników. Spokojnie, no. No i. Znaczy ogólnie tak, jeżeli byście. Pierwsze, co trzeba zacząć, ja wam może tak jakoś łatwiej postaram się powiedzieć. Jak chcecie zdobyć, bo musicie zdobyć bakety, bo baketami się zaznacza, jaki liquid w którą stronę pójdzie. Może ja Czyli to pokażę. kładziecie sobie tutaj tanka w tym miejscu, zwykłego tanka z Blitzcrafta. Tak. I tu na przykład, tu jest, ale załóżmy, że tu nie ma tanka. Nie, 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 to później. Ja mówię, bo pierwszy trzeba zdobyć wiaderka. Z Melten, z wiaderka na przykład Bucket of Melten Iron, nie? Omek. Najlepiej by było, gdyby. Gdyby Chociaż. co? Nie, bo tak patrzę, nie lepiej by było, gdyby podzielić te rury. Nie. Chociaż podzielić te rury, dać dwa likwidakty oddzielne do każdego. I Nie. wtedy by się Nie, zużył. nie, 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 Wow, znowu nie. wpadłem Znowu. do dziury. No nie wierzę. Wichu, gdzie jest Wichu? Dobra. Nie ma wicha. Weź tą dziurę załataj. Nie, bo tam ma się rura. No wiem, to się później wykopię. Znowu wpadnę tu. Nie, dobra. Ja chcę powiedzieć to, co chcę powiedzieć. Tu dajecie tanka, tutaj, przepraszam, rozgrzewacie, wrzucacie orę, ora wam się przepala, przetapia, wpada do tego tanka i pustym wiaderkiem nabieracie z tego tanka, tank niszczycie. To nie jest tank. A ty żeś postawił co No wiem. innego. A to jest router właśnie. Dzięki temu tutaj wkładacie Dobra, jak wiaderka no. z przetopioną, może z przetopioną stalą, żelazem raczej, przetopionym żelazem, Dobra, koprem to i tak dalej, i tak pokażę dalej. na miejscu, gdzie I to tu ma macie kolory. być. No. Ale to pokażemy już jak Na będzie miejscu, no. robione. Także my się bierzemy każdy za swoją robotę. To na krupaj, rubaj, rubaj. Znaczy rub. Rumaj. Czekaj, bo okno zamknę, bo zimno. Także tak, ja będę chciał, by ten router. Poczekajcie sobie, wezmę to dziadostwo zwane dirtem i sobie ten router postawię w tym miejscu. W tym miejscu i wezmę, pociągnę rurę Ups. z tamtego A, Arc czekaj. Furnace'a. Wprost do routera od dolnej strony. Mam nadzieję, że mi rur starczy, Wichu. A ja tam nie wiem, czy ci wystarczy. No, powiem ci. Ruch printer. To jest tak. I to, co ja tu muszę pokazać. Tu są każde strony. Każda strona ma kolor.
I to jest tu zaznaczone. Ja nie będę się zastanawiał, w jaką stronę, to jest czarna strona, czyli dolna, czyli tu nie zaznaczamy. I wszystkie bakety, które wcześniej przetapiliśmy sobie, wsadzamy tutaj. Team Silver wygląda podobnie, jednak niemniej jednak to się trochę różni. Edon, gdzie jesteś? No tu na dole, proszę do mnie. Wow, nie widzę cię. Tu. A, tu jesteś, w dziurze. Co ty tu robisz? A, to. Pięć. Teraz podłączam bezpośrednio pod każdego tanka. Każde wyjście. A ja skaczę. Wieś tańczy i śpiewa. Kurde, do dupy. Do dupy, no nie wycyrklowałem tutaj. What a shame. Shame what's that? What a shame. What a shame. What a shame. Cichonek. Anek. Zapomnieliśmy zrobić złotych rur. Nie ma złotych rur. Twoja wina. To daj z to, no chociaż złote to tylko na samym końcu przyspiesza, ja wiem czy to. Znaczy przyspiesza, jedna złota rura przyspiesza o jeden poziom. Jeden poziom, drugi poziom, trzeci poziom. Tak wchodzi. Takie biegi, nie? Większe biegi. Dobra, Wichu, ja tanki postawię teraz, co? No to postaw tanki. A ja tutaj dokończę to. Fajnie by było, gdyby miał coś do latania. Ojej. To by było piękne. To na dirta masz. Pompuj się na dirta i będziesz... Ale to będzie ładnie wyglądać. Pompuj się na dirta. Tak. Fajnie wyglądać na pewno będzie. Żeby działało jeszcze fajniej. No, jak nie będzie działać, to będzie twoja wina. Dlaczego wszystko zwalasz, rzucasz na mnie? Ja staram się dobrze. No może. Przepraszam. Kiedy taka prawda? Ja już nie będę. O kur... Przepraszam się. Dobra, Wichu, bądź mężczyzną. Co się stało? Chłopaki nie płaczą. A ja nie płaczę. Chłopaki nie płaczą. Ja nie płaczę, ja tylko wyję. Tak. Dobra, jak tutaj to będzie, to będzie tak. Oj, rury. Kurde, aby nam tego wszystkiego starczyło. Wiem, bo postawię wszystko w tak samo, w sensie tak samo, no. Tak samo ustawione, w sensie, żeby nie było, wiesz, jeden jest ustawiony w lewo, drugi w prawo, tak żeby wolnie był. No i tak ma być. Ale bym tam zleciał. Prawdopodobnie to nie tu miało być. Tak. Mógłbym już. Tak będzie pięknie. Tak. To jest to, o czym mówiłem. Jakbym zleciał, to bym nie wyleciał. Kurde. Jakbyś zleciał, to byś nie wyleciał. Ale wyleciałem. Valve? 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 O czym ty mówisz? Ja o tym mówię, że kraftowanie tego w tych wszystkich przedmiotów mnie normalnie zaczynało przerastać powoli. Przerastamy. Jeszcze Remedy pomagał, żeby nie było kraftować. Przerastamy NK. Przerastamy NK. Aż tak źle? Tak. To jest trochę drogie w Irona, oczywiście możecie użyć innych tanków, nie? Parówki, znaczy kapusty. Kapusty, dokładnie. Tanki kapuściane? Wichusty. What the fuck, z kapusty. O czym ty gadasz? O czym ja gadam? O czym my gadamy? O kapuście. A co ty masz? Ty masz coś kapusty? No właśnie nie. To dobrze. Ale mógłbym mieć. Kapusta. O kurde, tylko ja teraz, kurde. Co się, co kurdujesz? Powiedz mi, że się mylę. Ale o co chodzi? Chodź tu. No. Jak ten valve jest tu na górze, on wyciągnie? Tak.
Znaczy, Jesteś pewny? ta. Czekaj, niech pomyślę. No właśnie. Nie, wiem, że jak na pewno jak będzie pełne, to tak, ale jak nie będzie pełne, to nie wiem. Bo to Powiem ci. zmienia postać rzeczy. Na trudniejszą. No. Tak, spróbuj, podłącz to tak. Powinno ssać. Dobra, najwyżej się przebuduje. Najwyżej się przebuduje całość, kurczę. Dobra. Nie, całość, dam radę. Nie damy rady. Kapusta. Poka, nie wiem, co robię. Chyba. Chyba. Niech no pomyślę. Chociaż widzowie teraz pewnie wiedzą o tym i się śmieją z nas. Ale o czym? Jak tak, że tego nie wiemy? No No trudno, cóż. no, no trudno, no nie można wiedzieć wszystkiego, no. Trzeba sprawdzić. Bo ja sprawdzałem to na innych tankach. Nie to, żebym się tłumaczył. No właśnie, jak tu nie tłumacz się. Winny się tłumaczy. Dobra, teraz mamy dosyć bardzo fajną pojemność 720 wiaderek. Żelaza na jedno wiaderko, sporo żelaza przychodzi. Oh, Teraz nice. to, co to jest? To jest Anarchy Gate. Puh. Altriartic Gate. I to nam może zastępować drewniane silniki, które do wyciągania ról. Ogólnie daje to sygnał redstone'owy, że na przykład tutaj mamy teraz ustawienie, że gdy redstone'owy sygnał jest wyłączony, czyli nie ma obok dźwigni ani nic w tej postaci, to nam daje energy pulse, czyli no coś jak timer. Tylko że taki rurowy. No nie jednak. No. No. Na przykład tu byśmy mogli ustawić, że jeżeli itemy przechodzą przez tą rurę, to na przykład wtedy daje nam puls. Oho. Oho. Dobra. Redstone'owy. No. Mam się tym nie przejmować? Nie przejmuj się. Albo na przykład jeżeli inventory jest empty, czyli w tym wypadku to jest puste, to wtedy daje nam sygnał redstone'owy. Wtedy daje nam kapustę. Znaczy, sygnał redstone'owy albo puls. Wiesz, to jest nieważne. Teraz weź to ustaw, tak jak było. Nie, ja Remediego zabiję, całe szkło wziął. Co za. Jak mógł. Jak można całe szkło Wziąć. Like you say, like you said. Dobra, ja tam skoczę w końcu. O, Okej. wskoczyłem. Teraz tak, tutaj używam sandstone'owych rur, ponieważ gdybym użył normalnych kamiennych rur, to w tym wypadku ta rura by się połączyła z tym fine grinderem, a my tego właśnie nie chcemy i chcemy to uniknąć. Dlatego używacie w przypadku sandstone'owych rur, które są robione z sandstone'u, a szkło po środku. I to są rury ogólnie takie, że działają na zasadzie, łączą się tylko z rurami i nigdy się nie łączą z silnikami ani innymi przedmiotami, które posiadają ekwipunek lub mają prawo się łączyć. Dokładnie. No tak, rób swoje. No robię swoje, tylko mnie to tak troluje. Co cię troluje? Wszystko. Wszystko cię troluje? Uch, co za szkoda. A kim jest ten wszystko? Wichu. Ja jestem wszystko? To jesteś przede wszystko. Przede wszystko? A czemu? To dobrze? No, No. zależy jak dla kogo, nie? Jutro kurier do mnie przyjedzie z zabawkami. Znaczy. Ty już więcej nic lepiej nie mów, dobra? Chodzi mi o. Nie ma. O grę mi chodzi. Nic takiego, które by było złe.
tak, gra jest zła. Już nie kombinuj, Wich, nie kombinuj. Ja potrzebuję tak. Daj jedno szkło. Nie mam szkła w ogóle. Okej. Nie mam. Okay. Próbowałem znaleźć remedii, wszystko wziął do kraftowania. Kurde, mogłem powiedzieć, jak chciał wziąć od JJ'a, że. Szukam tu rur. O, jest, są. Tam niepotrzebne są złote róże. Wiesz? Domyślam się. A jak Domyślam tu... się, że są potrzebne. Nie są. Przecież jak to tylko pod koniec nam przyspieszy. No to... No jak uważasz? No tak, uważam. O Jezu, no dobrze, to jest to dobrze. Ale... Z tymi zabawkami to już żartowałem tylko. Żebyście sobie nie myśleli. Nie wiadomo co. No nie Enek? Ależ oczywiście. Może niby nie? Ichu wcale nie jest zboczony. No właśnie. I tak. No czekaj, ja tu kombinuję. Kombinuj, kombinuj. No tutaj. Kurczę, szkoda, że nie ma nic do latania. Ua! O, udało mi się. A teraz tak. Teraz tak. Fajnie to wygląda, nie ludzie? Ludzie. Wygląda zajebiście. Teraz tak, czekaj, Ty, teraz tak. Ja może tu. sobie zrobię coś takiego w na sezonie moim. Bo to wygląda, to jest zajebiste. A czemu by nie? Wow, co to było? Nie Nie wiem. wiem. To też nie. Czekaj. Przytuliłem się do ściany i mnie wciągnęła prawie. Tak, Nie, poważnie. wkomponowałeś. Lol. Jem chleb i sram diamentami. Mogę teraz powiedzieć swoje? No mów. Teraz tak, tutaj postawiłem ingotformery, które jak ciecz wpłynie do środka, Wow. zaczną przerabiać na ingot. Jeżeli otrzyma sygnał redstone, przestanie wysyłać. I tak, przykładowo, nasze itemy, które, żebym jasno nie spadł, nasze ingoty, które zostaną tu zrobione, zostaną wciągnięte do systemu przez import basa. Tak. Tak? Mam, Ale coś mam, czuję, że z tymi walwami to nieźle dopytaliśmy. mam. Zobaczy się. Ja to wiem. Ale tak. Pamiętaj. Z tankami zwykłymi to działa, no. Pamiętaj, że gdy dajesz, też trzeba. Aby. Coś ty zrobił. Psułem? No, zepsuł. Otwórz rurki. Teraz tak. To, co ja daję tutaj, dam nad. Tutaj nad to jest lever emitter. Oczywiście ja się tu postaram. Nie? Nie postaram się. Nie postarasz. O. Postaram się. I ten lever emitter musi być skierowany w tą stronę. W tą stronę tu. Widzisz to? Tak, chodzi mi o to właśnie. To jest takie fajne coś, Nie wiem, o co które z tej strony ma daje nam być. sygnał redstone'a. I zależy. W Tak, tej gdy chwili. na przykład ten cały level emitter jest połączony z całą siecią tego Apply magazynu. ten energetics, tak. I jeżeli tutaj ustawimy, że żelaza ma być tylko 64 w tym całym systemie, to będzie tylko 64 i nie więcej. Jeżeli przekroczy, znaczy dojdzie do 64, to sygnał się wyłączy. A razem z tym nie będzie nam przepalać robić tych dodatkowych sztabek. Lub też możemy ustawić 128, lub też wpisać własną liczbę, na przykład 666. No. Znaleźć dobry przykład. Nie wiem, co ci chodzi. Oczywiście, jeżeli ta lampka jest źle ustawiona, można sobie skorzystać z quartz wrencha w ten sposób Wow. i obrócić Próbuję wskoczyć sam. odpowiednią stronę. Oho. Teraz tak, czy wszystkie są ustawione tam, gdzie I tutaj trzeba? ustawiacie właśnie, dajecie ten gold ingot na przykład. Na przykład. I jest ok. Dobra, ja idę robić dalej swoje. Teraz ja pokażę. Jakie Co? 666? Ja na przykład pokażę, że w układzie jest 14 kobla.
Kobla? No. Idź ty z koblem, idź ty z koblem. Czegoś mi tu brakuje. I coś... Ale nie, to jest dobre. Jest, czyli jest niepotrzebny. I na przykład czego w układzie nie ma? O, tego w układzie nie ma. Kapusty nie ma. To gaśnie. Kapusty nie ma. Ale to, gdzie, co i jak, na samym końcu ustawimy. Tutaj ustawiamy kolory dla sortera, aby było jasne, żeby tutaj leciało tylko to, tu leciało tylko to, tu leciało tylko to, tu i tak dalej, i tak dalej. ITP. Zresztą itd. tu już widzę, że Enek ustawił wszystko. No to. Tak, kolor pokolorowałeś pędzelkami? Tak, już widzę, że wszystko tu ustawiłeś. No i... Żeby się z tym później nie męczyć. No i teraz... I teraz... Nie, jeszcze nie teraz. Cicho. I teraz, gdy tu będzie na przykład trafiać coś, to coś, na przykład koper, zostanie przerobiony na koper gravel, a koper or gravel zostanie przerobiony na 3 dusty. Nie, koper or gravel zostanie przerobiony na koper or sand. No, a potem na dance. No. Jest skomplikowane. No tam skomplikowane. O Jezu, no tak. Ale zobaczymy, czy z energią w ogóle wyrobimy. Bo to będzie dopiero ciekawa opcja. A czemu mielibyśmy nie wyrobić? No właśnie, nie wiem. O Jezu, blazami się tutaj ten dorobi. No okej, filtr potrzebuje sygnał redstone. Ustawimy go na... No. Ile go ustawiasz? 2 sekundy jest chyba dobrze. I ten filtr nam stąd zabiera. Nie, to nawet spokojnie 4 może być. I ten filtr nam zabiera właśnie z tych fine grinderów. Czekaj, ja mam przykładowo ory. No ja mam. Mogę to wytłumaczyć. Wrzucone, wpadły. Przerabiają się, pokazuj tutaj. Przerabiają się. Tak. Jakoś tak przerabiają się. Szybko. I no potem. I tak... Oj, tu nie ma tego, zapomniałem, czekaj. Ty! W ogóle nie ma. Ty, trzeba dorobić dwa. Aha, czekaj, bo to nie było dla kopru. Wybaczcie. Dla kopru jest tutaj. Bym pomieszał. Tu jest dla kopru. Widzisz? Dobra, to powiedzmy, że to już przeszło. Do tego. Do już tego, widzisz, kopr oli się przerabia na sand. Sand sobie przejdzie tu. I przerabi się na dust. Musimy dać tu złote. Nie musimy. Ej, Enek, to dopiero przyspieszy pod koniec. W sensie ostatnia rura. Możesz dać złote drewniane, jeżeli masz tego modu wgranego. Złoto drewniane, o. Czy ja wiem? Możliwe, możliwe. I damy tutaj, i tu widzisz... 5 dustów. Wow. 5 dustów, który wyciągnie... Czekaj, który wyciągnie nasz... Filter. Który możemy przyspieszyć do... Czemu tak... No już leci. Leci... Czekaj, teraz to musi być... Gdzie poleciało? Tutaj. Tu poleciało. I teraz tu się rozgrzeje. Arc Furnace. Mhm. On musi rozgrzać się do... Ilu tam? 75%. To jest... Dolny te bar to jest rozgrzanie, górny to jest proces. A więc poczekajmy chwilę, bo to jeszcze tylko chwileczkę. Chwileczkę. Tak, chwileczkę. Chwileczkę i chwileczkę. One ich będą cały czas włączone. Nie, no dobra, to będą, tylko że... Boże, to mogło trafić do tego, tu jest rozgrzanie. Chwileczkę. O, już się zaczyna.
Meltingować. Meltingować. Teraz trzeba tutaj zawór otworzyć. To I to już ustawiłeś wiaderko, nie? O, już leci. Leci. A i do jednego z tych. O, tam daleko. Tutaj. No i tu wleciało. I mamy tutaj molten copper. I teraz spróbujemy zasysać w górę. Oby. No. Teraz wszyscy niech trzymają kciuki. Kuźwa. Dobra, ja to zrobię. Hop. I dupa. O Boże, Enek. A jakby tu. Czekaj. Ja. No nie gadaj, że wszystko tutaj na sam dół trzeba przesunąć, bo to przecież to będzie. Ja wcześniej tej opcji nie sprawdziłem. Chociaż dobra. Czekaj. Czy jest jakaś opcja, żeby wyciągnąć to na tym poziomie? Pomyślmy. Jest. Słuchaj, Enek, można tutaj zrobić walwy. W sensie tu, o, tu. Gdzie tu jesteś? I do góry? Tutaj, tak, i do góry. Tu walwa się da i tak pokażę w każdym zbiorniku właśnie po tej stronie walw. Ale z tej strony to tak ładnie wygląda, tak od góry. No, masz pecha. To by działało, gdyby zbiornik był pełny. To... Czekaj, masz. Masz rurę i jedziesz z koksem. Wow, ja? No. Ale to za mało rur. Dobra, już jadę. Ale moment. To weź tam, tutaj. Ale Enek, już 31 minut, 32 minuty. No to czekaj, zrobimy to jeszcze, żeby tylko tak było. Dobra. Tak więc, o Jezu, wpadłem. Wow. Wow. W tych butach się naprawdę dziko skacze. Tego walwa zabierzemy. Ej, daj mi ten Iron Wall. O kurde, Enek, wkopałem się. Po co ci Iron Wall, jak kurę z bokiem za... No, szkło zniszcz, chłopie. Aha, wall ci potrzebny. Na dach. No masz. Masz? No tam wpadło, do środka. Gdzie? Tutaj. Wow. No i to... wziąłeś. Tak mam. To spadaj. Cicho. No niestety, wow. Jak się nie pomyśli, to... Hop, 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 Enek, muszę wskoczyć na zbiorniki. Po co? Ja już bez tego sobie poradzę. A już sobie tu poradziłem. Dobra. I teraz to otwieramy. Wow. Tak. Jeszcze tylko lever. I ssie. Ssie do góry. I to nam będzie, jak tylko da sygnał redstone'owy, znaczy tu w tym wypadku się wyłączy ten sygnał redstone'owy, to nam zacznie działać. O, ja się cieszę, że zrobiłem jedną ten... Lub wystarczy to nadusić. I wtedy nam przerobi to. Na kopr. Ale my nie chcemy, żeby to nam przerabiało teraz, więc... Więc... O, czekaj, ja zobaczę tylko. Już zrobione te synek. Dobra, 35 minut, prawie 34 minuty sam odcinek. Czas najwyższy kończyć. Enek? Co? Spadłem. Czas najwyższy kończyć odcinek. No dobra, to... Aha, mnie wypierdzieliło z serwera. Mnie też. Co się stało? Nie wiem, no. Drilldem nacisnąłem na to, co nie trzeba. Dobra. To Enek popsuł serwer. Skończymy w tym miejscu odcinek, tak więc komentujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że ten system wam się podoba. I Enek? No, budujcie, kombinujcie, pamiętajcie. Nie budujcie najprostszych systemów. Kombinujcie, macie na tej paczce dużo modyfikacji. Kombinujcie. Tak więc tyle na ten odcinek i z tego, ze screena. No, to jest dużo ładniejszy. Żegnamy się z wami. Żegnamy się z wami, czule. Ale no. Coś oba serwery padły. Jak oba? No oba. No widzę właśnie.
Dobra, później Dobra, się zastanę. no. Dobra, na razie, pa, pa, wtedy, pa, pa, cześć. No, cześć, hej, hej.